Dzisiejszy odcinek podcastu jest troszkę inny niż zazwyczaj, bo w tym podcaście, w tym odcinku nie jestem sama. Jestem z moją byłą uczennicą, można powiedzieć, i koleżanką Hejiani, która pochodzi z Brazylii, ale ma polskie korzenie i właśnie o tych korzeniach nam dzisiaj będzie opowiadać. Ale nie tylko o tym, bo będziemy rozmawiać też o tym, jak w ogóle ta Polonia w Brazylii wygląda, jak dużo jest Polaków, osób z polskim pochodzeniem w Brazylii, gdzie oni są i jak obchodzą święta Bożego Narodzenia, więc pozostajemy w tym świątecznym klimacie. A jeśli jeszcze mnie nie znacie, to ja mam na imię Ania, jestem nauczycielką języka polskiego jako obcego, a to jest Płynnie po polsku, kanał i podcast również dla osób, które uczą się języka polskiego. Nie przedłużam już i zapraszam Was do posłuchania naszej rozmowy. Czy pamiętasz, jak się poznałyśmy? Może zaczniemy od tego. Pamiętam, kiedy się poznałyśmy. To był kurs ORPEG-u dla nauczycieli polonijny. I wtedy się zapisałam. No, ten kurs prawdopodobnie był skierowany tylko do Brazylii. No to miałam szansę i zaszczyt brać udział. I to było zawsze w weekend. I było bardzo miło, bo zawsze musimy się dokształcać i mieć kontakty z Polakami z Polski. To z tego powodu było super mieć taki kurs i poznać ciebie jako lektorkę. I cały czas teraz uczysz polskiego, prawda? Tak, tak. Już od 8 lat uczę polskiego w Brazylii. Czy podoba Ci się ta praca? Tak, bardzo mi się podoba. Szczerze mówiąc, nigdy nie myślałam o byciu nauczycielem, ale tak się zdarzyło, że kiedy zaczęłam, poczułam, że mam zdolności do tego, takie naturalne chyba. I od tamtego czasu uczę i uczniowie mówią, że podobają im się moje lekcje, to mnie cieszy i też uczą się, bo na początku to trochę się martwiłam, czy jestem w stanie kogoś nauczyć, bo to nie jest łatwa praca uczyć kogoś. A teraz już wiem, że tak, bo miałam uczennicę, ona zaczęła, kiedy miała 15 lat. Teraz ona ma chyba 19. Aktualnie mieszka w Warszawie i studiuje medycynę na Uniwersytecie Warszawskim i po polsku. Wow! To mogę się chwalić na tym. Tak, to są takie sukcesy, które zawsze nas cieszą jako nauczycieli, kiedy ktoś zda egzamin albo kiedy ktoś właśnie przeprowadzi się do tego kraju i świetnie sobie radzi. Ale może przejdziemy do Twojego polskiego, bo Ty mówisz świetnie po polsku, tak jak wiesz sama. I chyba wszyscy się zastanawiają, czy jesteś Polką? Czy masz polskie pochodzenie? Jak to wygląda? Ja jestem piąte pokolenie Polaków w Brazylii. No to aż do mojego pokolenia język polski przetrwał. Oczywiście nie był taki aktualny język polski, tak jak dzisiaj mówię. To była stara polszczyzna, jeszcze trochę XIX-XX wieku. Ale oczywiście miałam słownictwo, wszystko było już tak naturalne, myślę, że to tak pomogło, kiedy zaczęłam uczyć się języka polskiego, potem na uniwersytecie, ale od dzieciństwa zawsze się interesowałam też językiem polskim. Miałam 10 lat, kiedy pierwszy raz uczestniczyłam na kursie polskiego tam w moim mieście, bo mieszkałam w Cruz Machado. To jest na południu stanu Parany w Brazylii. Tam jest taka, my mówimy, że polska kolonia, to Polonia
tam mieszka i do dzisiaj można tam porozmawiać po polsku. Niestety to już trochę się zmienia z powodu globalizacji, internetu, technologii. No to powoli już to niestety tracą tego języka, ale takie pokolenie jak moje, to jeszcze można porozmawiać z nimi, ze starszymi też oczywiście. No to tak, zawsze miałam ten kontakt z językiem polskim, się interesowałam, potem studiowałam też, ukończyłam polonistykę. Potem też miałam szansę na wymianę w Katowicach. I to też pozwoliło, żebym dzisiaj uczyła polskiego, bo myślę, że jeśli bym miała takie doświadczenie w Polsce, to nie wiem, czy bym chciała uczyć polskiego. Tak, rozumiem. Zawsze dużo nam to daje, kiedy mieszkaliśmy trochę w jakimś kraju, kiedy naprawdę widzieliśmy to wszystko na własne oczy, albo kiedy znamy Polaków i mamy z nimi kontakt. To zawsze bardzo pomaga. Jesteś piątym pokoleniem, wow, czyli twoi kto? Pra, 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 pra. Nawet nie jestem w stanie tego powiedzieć. Kto był Polakiem? Tak, oni wyjechali z Polski w 1900, nie, przepraszam, 1891, mniej więcej, kiedy się zaczęła gorączka brazylijska. No to oni wyjechali wtedy. No to i tak ten język potrwał aż do mojego pokolenia. I cieszę się, nie tylko język, ale zwyczaje, tradycje, to wszystko tak zostało przekazane. Czy w całej Kurytybie tak jest? Mówisz, że teraz już trochę mniej, że to najmłodsze pokolenie coraz gorzej mówi po polsku z tych osób, które mają polskie pochodzenie, ale czy generalnie mogę pojechać do Kurytyby i dogadać się po polsku? Ta sytuacja, że mówiłam i jeszcze ludzie mówią, to w Cruz Machado, to jest na południu, to około 400 kilometrów z Curitiby, to jest na wsi, no to tam ten język polski się jest do dzisiaj, a już mniej, a w Curitibie to niestety jeszcze gorzej z polskim aktualnie. Próbujemy uratować tego wszystkiego, no i tradycje, zwyczaje, i język. Na razie mamy sukces, bo ja pracuję w Domu Kultury Polska-Brazylia w Curitibie. Zawsze mamy no, w każdym semestrze około 100 uczniów na przykład. No to mamy dużo i teraz coraz więcej młodzież się interesuje, bo kiedyś ja miałam tylko starszych osób, teraz już nie, się zmieniło, no to młodzież się interesuje, no to w Curitibie można porozmawiać po polsku. Teraz będę mówiła z perspektywy jednego Polaka. Jeden Polak był w tym roku w innych częściach Brazylii, gdzie są skupiska polonijne. A potem był w Curitibie. I właśnie powiedział, że w Curitibie on mógł porozmawiać po polsku i jeszcze no, z takim aktualnym językiem, no to dla niego to było super, a w innych częściach to już trochę mniej, tylko starsze osoby jeszcze mówią. A no to w Curitibie można, no to możemy mówić, że tak, to możemy spotkać kogoś, kto mówi po polsku. Wow, niesamowite. Ale to może być też niezbyt przyjemne, jeśli chcemy poćwiczyć portugalski. Czy to jest tylko polski, czy tylko osoby z polskim pochodzeniem są na południu Brazylii? Słyszałam, że są też na przykład z niemieckim. Jak to wygląda? Czy te skupiska polonijne są obok skupisk niemieckich na przykład? Tak, no to na południu Brazylii możemy spotkać różne skupiska, tak jak niemieckie, polskie, ukraińskie, włoskie, japońskie, arabskie. No to mamy różnorodność na południu i zawsze nieraz Polacy przyjeżdżają do Brazylii, mówią, no,
No, na południu czuję się, no, a na przykład w Curitibie albo w innych miastach też, może tak jak Polska po prostu, że nieraz nie ma tyle różnicy. Na przykład, oczywiście w São Paulo, w Rio de Janeiro to już inaczej to wszystko wygląda, ale na południu tak. No to te skupiska polskie zawsze były no, blisko tych niemieckich, ukraińskich, włoskich, no to. Wszystko blisko. To bardzo, bardzo ciekawe. Myślę, że dla nas tutaj to wydaje się tak absurdalne, trochę egzotyczne, że nie potrafimy sobie tego wyobrazić. Słyszałam taką teorię ostatnio od jednej osoby z Brazylii właśnie, że Polacy chyba i generalnie Europejczycy tak bardzo polubili to południe, że tam się osiedlali, bo klimat południa Brazylii przypomina trochę klimat Europy. Czy myślisz, że to prawda? W pewnym sensie tak, to prawda, ale wtedy no, nie mieli opcji, no to na przykład moi pradziadkowie nie mieli opcji, bo rząd brazylijski no, mówił, gdzie oni mogą mieszkać. No to południe Brazylii wtedy, w tamtych czasach, to miało mało ludności. No to oni chcieli, żeby było trochę więcej. Wtedy też zostały zakazane niewolnictwo. No to Brazylia też potrzebowała rąk do pracy. I z tego powodu ta gorączka brazylijska no, miała wpływ na Polaków i nie tylko, w całej Europie, bo wszyscy z Europy, no, którzy mieli trudną sytuację, bieda, no to chcieli na przykład przypłynąć do Brazylii i poznać właśnie i zacząć nowe życie. No to rząd na przykład mówił, no to Polacy będą tutaj, a tutaj Włosi, a tutaj, no i tak. Mniej więcej to było z tym rozdawaniem działek. Wow, i teraz na tej podstawie właśnie od rozdawania działek mamy takie skupiska. To jest bardzo, bardzo ciekawe, niesamowite. Super. Jeszcze tak wracając do języka, zastanawiam się czasem, kiedy spotykasz się z osobami właśnie z takich skupisk polonijnych, na pewno masz tam jakichś kolegów, koleżanki, albo rodzinę, to czy rozmawiacie ze sobą po polsku, czy raczej po portugalsku? Myślę, że pół na pół aktualnie, ale tak, używamy polskiego. Ja mam taką sytuację z moją rodziną, że oni nie chcą rozmawiać ze mną, bo mówią, że ja mówię bardzo dobrze po polsku i oni się wstydzą, że ich polski nie jest taki dobry jak mój, ale ja mówię, że przecież to nie ma problemu. Ja też lubię ich słuchać, bo ja już zapomniałam trochę tego języka domowego. No to zawsze, kiedy ich słucham, to powoli wraca ten język i z nimi próbuję używać tego mojego naturalnego no, języka od dzieciństwa, ale mówię, że nie muszę no, tak się przejmować albo tak no, myśleć, bo zawsze mogą się nauczyć jakieś nowe słowa ze mną. Bo oni mieszają już bardzo dużo no, portugalskiego i polskiego, bo kiedy Polacy przybyli do Brazylii, w tamtych czasach na przykład nie istniała lodówka. No to potem zaczęła istnieć, ale kiedy już byli w Brazylii, no to nie wiedzieli, jak po prostu Polacy mówią na lodówkę. No to tutaj mówią po portugalsku, geladeira, ale odmieniają końcówki, to jest ciekawe. Wow, chciałabym to usłyszeć. Ale czy w takim razie, kiedy mówią po portugalsku, to mówią takim standardowym portugalskim, jeśli możemy tak powiedzieć, bo rozumiem, że jest dużo regionów w Brazylii, każdy używa trochę innej wersji języka, ale czy to jest taki, powiedzmy, normalny, standardowy język, czy to jest cały czas ta mieszanka polskiego z portugalskim?
No, oni już mogą rozmawiać tak standardowym językiem portugalskim, ale możemy słuchać, że mają akcent. No to Brazylijczycy czują, że oni są z wsi na przykład, no, że albo z jakiegoś skupiska, albo mają pochodzenie polskie, niemieckie, włoskie. No to Brazylijczycy już tego czują, że nie jest taki portugalski naturalny, bym powiedziała, że jest akcent. Nie wiedziałam o tym. Tacy Brazylijczycy skąd? Bo tak naprawdę gdzie jest ten standardowy portugalski? W wielkich miastach, Curitiba. No, Curitiba ma standardowy portugalski. No, standardowy mówiąc, bo prawie wszyscy w Curitibie no, posługują się tym samym językiem i mają ten sam akcent, ale my czujemy no, różnicę akcentu portugalskiego osób, które mieszkają w São Paulo, w Rio, na północy. No to Brazylia jest ogromna, no to każdy stan prawdopodobnie ma swój akcent. Ale na przykład mówiąc o Curitiba, bo moja rodzina mieszka 400 kilometrów z Curitiba, no to osoby z Curitiba, no to czują ten, no mogą słuchać ten akcent mojej rodziny i już wiedzą, że są z jakiegoś skupiska, że mówili może w innym języku, kiedy byli dziećmi. Rozumiem. Tak, miałam pytać o polski i o ten język polski, polskie kultury, polską kulturę, polskie zwyczaje, ale mam wrażenie, że Brazylia sama w sobie jest tak fascynującym krajem ze swoją historią i z tą mieszanką tak wielu różnych kultur, że stąd pytanie. Ale mówiłaś o tradycjach, zaczęłaś mówić o tym, że kultywujecie cały czas nie tylko język, ale też tradycje. Jakie na przykład tradycje? Tak, kultywujemy do dzisiaj tradycje, nawet jeśli ktoś już nie mówi po polsku, ale dalej no, mają w domu jakieś zwyczaje, tradycje. Najpopularniejsze oczywiście święconka. Czy możesz wytłumaczyć szybko święconka, jakie to święta, bo nie wiem, czy wszyscy wiedzą. No to święconka to jest święto. To jest święto, nie, to jest coś, co robimy, kiedy jest Wielkanoc. No to mamy Wielki Czwartek, potem Wielką Sobotę, Wielki Piątek, Wielką Sobotę i Wielkanoc w niedzielę. No to tutaj tak samo jak w Polsce, myślę, że już tak nie mamy prawie różnicy między Polską a Brazylią. Oczywiście niektóre pokarmy, które są w koszyczku, no to ten koszyk święcimy w sobotę też, tak jak w Polsce, a w niedzielę na pierwszy posiłek, no to na śniadanie jemy wszystko, co było w koszyczku, to, co było poświęcone, dzielimy się jajkiem lub jajkami, ale tutaj na przykład w moim domu to było tak, że nasz koszyczek był ba bardzo duży, był koszyk po prostu, bo mama zawsze dodawała inne rzeczy, nie tylko te takie podstawowe na święconki, tak jak chleb, sól, pieprz, chrzan, kiełbasę, ale dodawała czekolady, bo w Brazylii jest taka tradycja, że na Wielkanoc sprzedawają takie jajka czekoladowe, bardzo duże. No to we wszystkich supermarketach możemy spotkać. No to jest taka różnica, którą widziałam między Polską a Brazylią. W Polsce są też jakieś czekolady, oczywiście na Wielkanoc, ale to nie jest tak popularne, tak jak w Brazylii. No to w Brazylii No to kto nie ma polskiego pochodzenia, to oni zawsze dawają jako prezent te wielkie jajka czekoladowe. A moja mama dodawała jeszcze te jajka. No to tradycja brazylijska
do koszyczka, no, żeby święcić. No, ale nie mieliśmy na przykład, nie mamy na przykład, ja nie znałam po prostu śmigusa, dyngusa, no. Nie znałam tej tradycji. Nie mamy na przykład drugiego dnia święta, świąt. No to jest taka różnica. A Boże Narodzenie też, oczywiście, my mamy też dalej. Dzielimy się opłatkiem podczas Wigilii, no to przez cały rok rodzina tam się bije, się kłóci, a podczas Wigilii to dzielą się opłatkiem i już na no wszystko super, już nie kłócą się więcej, no i zaczynają nowy rok w spokoju. Tak samo, no uważam. I wszystkie takie święta też związane z Kościołem katolickim, no to też widzę, że dalej tak mają i otrzymują te święta. No przynajmniej tak na wsi tak. W Kurytybie już trochę mniej, dalej tak, ale na wsi to jeszcze więcej. Czyli na przykład Dzień Wszystkich Świętych, coś takiego. Tak. No to tutaj oczywiście w Brazylii jest święto zaduszne, a w Polsce no, pierwszego, w Brazylii 2 listopada, no to oni te 2 dni mają, żeby pójść na cmentarz i mają te same takie zwyczaje. A takie święta narodowe w Polsce, jak 11 listopada czy 3 maja? To jest ciekawe, bo na przykład na wsi, tam gdzie moja rodzina mieszka, ja na przykład nie kojarzyłam tych dat. No to nie wiedziałam tak do końca, no, na przykład 3 maja, 11 listopada. Nauczycielka tam kiedyś mówiła oczywiście, ale w domu nie świętowaliśmy te dni. Ale już w większych miastach, tak jak Curitiba, to tak, ludzie świętują. No to w tamtych czasach do dzisiaj, no to te daty. I robią to samo co w Polsce, to znaczy wystawiają flagi, organizują jakieś uroczystości. Co się wtedy dzieje? Zawsze są jakieś uroczystości. Flagi, no nie tak. Za dużo, tak nie widziałam, ale uroczystości tak, no to śpiewają polski hymn, mówią o tej dacie, co to jest, no jak się stało, że Polska na przykład była niepodległa, albo co to jest Konstytucja 3 maja, no to zawsze wyjaśniają, ale też świętujemy no, w mieście. 2 maja, Dzień Flagi i też no, Dzień Polonii Polaków za granicą. To dla nas jest ważna data. No tak, faktycznie to jest coś, z czym się utożsamiacie najbardziej prawdopodobnie z tych wszystkich świąt, z tych wszystkich dat. Jeszcze będę Cię pytać o Boże Narodzenie za chwilę, bo chciałabym się dowiedzieć więcej, bo to już niedługo, o Boże Narodzenie, o Nowy Rok i o cały grudzień zresztą, jak to wygląda. Ale to zostawiam na potem, bo chciałabym, żeby to był oddzielny podcast tylko dla moich patronów, więc na razie skupimy się na tych generalnych kwestiach, a potem przejdziemy do Bożego Narodzenia. Chciałam jeszcze zapytać na koniec, mówiłaś o tradycjach, ale chciałabym zapytać też o jedzenie, jak to wygląda z tej perspektywy? No dzisiaj kuchnia polska już trochę się zmieniła w Brazylii, bo mamy wpływ kuchni brazylijskiej, nie tylko brazylijskiej, ale włoskiej. No tam różnorodność. Tak jak w Polsce. No tak, no i globalizacja. Ale na wsi, na przykład moja rodzina, to
Dalej, zawsze ziemniaki, no nie mówią kartofle, no kartofle zawsze się pojawiają. Pierogi też, gołąbki, barszcz też, ale takie bardziej ukraińskie. Jest więcej no, innych rzeczy w środku, tak jak kapusta, mięso, ziemniaki też. No to tak. No, myślę, że no, oczywiście w domu zawsze się piekło chleb, no i taki żytni też, no to oni przywieźli chyba w tamtych czasach i tak się stało i zawsze mówią, że Polacy bardzo dobrze robią te chleby. Polacy to czyli osoby polskiego pochodzenia w Brazylii, to bardzo dobrze robią. No myślę, że tak, no i ogórki, kapusta, co zawsze też. Czyli standardowo. Standardowo. Te tradycyjne potrawy, czyli wszyscy je raczej kojarzą, potrafią zrobić, ale też kiszonki, bardzo popularne w Polsce, i chleb. To jest ciekawe, że o tym mówisz, bo mam wrażenie, że z kim nie rozmawiam, kto mieszkał za granicą, poza Polską, z jakimkolwiek Polakiem nie rozmawiam, to potem zawsze brakowało mu chleba i za tym tęsknił najbardziej w Polsce. A czy są jakieś kawiarnie, restauracje w Polsce? W Polsce są, ale czy są jakieś restauracje, kawiarnie polskie w Kurytybie albo w twoim miasteczku? Tak, są. W Kurytybie na przykład mamy skansen Jana Pawła II. Tam Polka zajmuje się tym skansenem. Tam można spotkać kremówkę, oczywiście. A obok tego skansenu jest kawiarnia i tam też sprzedawają takie polskie piwo, no węński, robione tutaj już koło Kurytyby. No to ludzie polskiego pochodzenia robią. No to piwo węński, ta jakaś może kremówka albo coś takiego. No to zawsze są jakieś słodycze polskie, ale w Kurytybie też mamy Tadeusz Hejdu Pierogi, Tadeusz Król Pierogów mamy w Kurytybie i też Miro, Pierogi do Miro, no to też możemy spotkać, no to obydwa, no to zawsze mają takie, kiedy są jakieś targi, no to oni mają te pierogi tam. A ostatnio teraz już są jarmarki na bożonarodzeniowe, no to oni sprzedawają pierogi, ale zawsze w sobotę są jakieś targi, to można kupić pierogi. Smak bardzo podobny do Polski. A około Kurytyby my mamy São José dos Pinhais, tam jest kolonia Murici. W tej kolonii też jest kawiarnia i też pierogarnia. A jeszcze w innym miasteczku, też koło Kurytyby, w Campo Largo, tam oni mają restaurację Nową Polskie. Nowa Polska, tak się nazywa ta restauracja. I też, oczywiście, w większości tych miejsc to już mają taką mieszankę. Nie mają tylko polskiego jedzenia, ale też brazylijskiego też. No to ci, którzy nie lubią polskiego, no to mogą zjeść brazylijskiego. Ale są takie miejsca. Poza Curitibą, no też w innych Stanach też można spotkać. Albo jeśli nie mają jakiejś restauracji, ktoś zawsze robi no, pierogi i sprzedaje mrożone pierogi. Czy są polskie sklepy na przykład, takie typowo polskie, tylko z polskimi produktami? No, niestety nie. Chętnie bym chciała, żeby był taki sklep, ale ostatnio mogłam znaleźć ptasie mleczko w brazylijskim supermarkecie.
I też chyba a mieszanka wędlowska, no to jakieś czekolady, no smakołyki, ciasteczka można nawet spotkać, ale taki sklep specyficzny produktami polskimi, no to niestety nie mamy. Okej. Bardzo Ci dziękuję. To bardzo, bardzo, bardzo interesujące i myślę, że wszyscy są byli tym tematem zainteresowani i może zaskoczeni, bo myślę, że nie wszyscy też zdają sobie sprawę, jak duże jest to skupisko polonijne w Brazylii. Ja przed tym, jak Was poznałam, to w ogóle nie zdawałam sobie z tego sprawy, więc to jest bardzo, bardzo ciekawe. Może ostatnie pytanie na koniec. Czy czujecie się Brazylijczykami czy Polakami? To pytanie, które zawsze Polacy zadawają. Ja na przykład czuję się pół na pół. Jak mówią, język polski był moim pierwszym językiem, a tradycje, zwyczaje w domu to zawsze były polskie. Oczywiście jest to za wpływem niektórych rzeczy brazylijskich, ale urodziłem się też tutaj, no to nie ma tak jak powiedzieć, że no nie czuję się też troszeczkę Brazylijką, bo to by nie było sprawnie, ale tak, mówię, że pół na pół. Szkoda, że jest odległość między Brazylią a Polską. To jeśli by było bliżej, to by było łatwiej być tu i tam. Zdecydowanie tak, byłoby łatwiej przylatywać częściej, ale jest daleko i bardzo drogo ponadto. Bardzo Ci dziękuję za to, co powiedziałaś nam, za Twoje odpowiedzi, za to, że znalazłaś czas na ten podcast i tak, z całego serca bardzo, bardzo dziękuję i mam nadzieję, że będziecie, ale wiem, że przyczyniasz się do tego, że będziecie dalej kultywować te tradycje, że będziecie dalej rozwijać język. Czasem jestem pod wrażeniem, bo mam wrażenie, że robicie to lepiej niż Polacy czasami, że bardziej dbacie o to czasem niż Polacy, więc gratuluję tego. No, ja również dziękuję za zaproszenie. Był wielki zaszczyt powiedzieć troszeczkę o naszej Polonii w Brazylii i też, żeby Polacy znali, bo no, jak mówiłaś, no, nie wszyscy wiedzą, że w Brazylii jest takie skupisko i że ludzie jeszcze mówią po polsku, że są te wszystkie tradycje i to do dzisiaj to jest tak, jakby ten czas nie poszedł dalej, bo niektóre rzeczy to takie stare, są starymi zwyczajami. Może dzisiaj już niektóre rzeczy nie kultywują w Polsce, ale tutaj można spotkać. No to dziękuję. Dziękuję Ci bardzo, Hesjani. I Wam też bardzo, bardzo dziękuję w imieniu moim oraz Hesjani, z którą rozmawiałam, za to, że wysłuchaliście nas do samego końca. Jeśli macie ochotę posłuchać dalej tego podcastu, bo rozmawiałyśmy jeszcze o tradycjach bożonarodzeniowych, sylwestrowych, więc temat bardzo aktualny, to zapraszam Was na mojego Patreona. Link do Patreona znajdziecie w opisie tego podcastu. Pamiętajcie, że przez 7 dni możecie korzystać z Patreona zupełnie za darmo, zobaczyć, czy Wam się to podoba, czy podcast, który nagrałyśmy, Wam się podoba. I potem, jeśli Wam się nie podoba, możecie oczywiście zrezygnować, więc jak najbardziej Was tam zapraszam. Pomoże to też mi w robieniu dalej tego, co robię, w pracowaniu dalej w ten sposób, w jaki pracuję. I w pomaganiu tym osobom, które, tak jak uczniowie Hesjani w Brazylii, na przykład uczą się języka polskiego. Koniecznie dajcie nam znać w komentarzach, czy wiedzieliście o tym, że jest takie skupisko polonijne w Brazylii, czy byliście może kiedyś w Brazylii i już to wszystko wiedzieliście, czy może było to dla Was totalne zaskoczenie, to wszystko, o czym Hesjani nam opowiadała. Jesteśmy obie bardzo, bardzo ciekawe. Więc koniecznie napiszcie nam to w komentarzach. Jeszcze raz dziękujemy i do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnych filmikach, w kolejnych podcastach. Pa, pa!